Powiedziałem jedną ważną rzecz, bo ja generalnie wszedłem w krótką rozmowę z Fagatą, no bo widziałem jej niechęć do mnie. Ja się nie dziwię, że ona ma niechęć do mnie, to jest oczywiste. Jakby obrażałem ją w internecie niejednokrotnie i mówiłem bardzo ostre rzeczy, więc ja nie miałem. W ogóle nie byłem zdziwiony, że ona czuje do mnie jakiś dystans. Jakby to naturalne, jesteśmy tylko ludźmi. I nagle był taki moment, że wszyscy poszli palić, a ja zostałem tylko z nią przy stoliku. I pytam się jej czy żal ma do mnie. Ona mówi, że nie, ale tak widzę, że raczej ma, no ale to nie dziwne. I tam jej mówię, wiesz, kurde, Fagata, jak publikujesz jakieś tam rzeczy, to ja je komentuję, nie? I jakby mi się nie podobają, to wyrażam swój sprzeciw. I jeżeli ci się to nie podoba, to trudno, tylko też nie odbieraj tego personalnie, bo jakby zrobił to ktokolwiek inny, to zrobiłbym to samo. I dodałem wtedy, że ja mam jedną zasadę. Ja nie szukam kolegów wśród influencerów, bo ciężej by mi się o nich mówiło. Zauważyłem to na przykładzie Natsu, jak poznałem ją na żywo przez to, że Sergiusz się z nią zaczął kolegować, to głupio było mi ją krytykować. Więc ja mam jedną zasadę, której się trzymam. Nie szukam kolegów wśród influencerów, bo nie chcę potem patrzeć komuś w oczy, widzieć żal w jego oczach i mu się tłumaczyć, dlaczego to zrobiłeś. Bo moja odpowiedź brzmi tak. A dlaczego ty to zrobiłeś? Jeżeli ktoś zrobił coś chujowego, to mówię, jak ktoś nagra film, który mi się nie podoba, powiem, że mi się nie podoba. Jak ktoś kupi auto i mi się auto nie podobało, powiem, że mi się nie podoba. Nie będę na siłę mówił już coś innego. No dla mnie czarne jest czarne, białe jest białe i tyle. I nie chcę sobie jakoś tam niszczyć percepcji przez to. Więc takie jest moje stanowisko w tej sprawie generalnie, nie? Znaczy bardziej mówiąc, nie traktuj personalnie, miałem na myśli to, że nie zaatakowałem ją dlatego, że z Fagatą. Tylko powiedziałbym to samo o każdym. To dla mnie jest to niewyobrażalne, że w ogóle komuś trzeba to tłumaczyć, to dla mnie dziwne. One chciały być jak raper zamieszkiwać pałac. Ze tamtych stołów kiedyś podawałem ręce. Nie mam siły już na pomaganie konsekwencje. Sam idę do przodu, sam prowadzę swoje